Cześć kochane dziewczyny i chłopaki. Dzisiaj kochani jest trójdnia, ja dzisiaj wychodzę na urodziny i mam założoną kietkę, a często w kietce nie można mnie zobaczyć. Kochani, ja wiem, że światło nie jest najlepsze, ale dzisiaj bardzo późno. Ta ogólnie ta sukienka jest bardzo, bardzo czerwona, bardzo ognisty czerwień, ognista czerwień. No i kochani, tak to wygląda. To jest taka tunika. Oczywiście do leginsów, leginsy moje najukochańsze. Przywiązana naszyjnikiem, kochani. To jest ogólnie naszyjnik. Już Wam się przybliżę. Zmieściłam go na swój pas, z czego jestem bardzo dumna. Pufki. Niesamowite w tym roku. Po prostu to już trwa od jakieś 3 lat, że pufiaste rękawy są w modzie. Jak widzicie na nowych teledyskach, Rihanny nosi ogromne kurtki z ogromnymi po prostu rękawkami, takimi pufami, co mi się bardzo, bardzo podoba. Wybaczcie dziewczyny, że tam spodnie wiszą i tak dalej, ale dzisiaj z tego pokoju zrobiłam ogólnie suszarnię i pralnię. Tak sukieneczka wygląda z tyłu. Ogólnie można je troszeczkę bardziej nastroszyć, można je zrobić takie troszeczkę bardziej oklapnięte. Bardzo, bardzo wielki kołnierz. Do tego oczywiście bransoletka świecąca. Zegarek zawsze, który mam na ręku. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda na dole. Szpilki. Czarne. One są taka imitacja wężowej skórki. Kietka jest dość krótsza, ale ja mam leginsy, także nie przeszkadza mi to. Tak to wygląda. No i na szczęście, kochani, bierzemy taksówkę, bo wiadomo, jest strasznie zimno, w ogóle jest śnieg, nie wiem, jak w takich obcasach. No wejdę do taksówki i później od razu do klubu, także nie będzie mi to przeszkadzało. Do tego mam złotą torebkę, ale prawdopodobnie będę ją tak w ręku trzymała. Dziewczyny, dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście na buzi czerwone usta, do czerwonej sukienki bardzo lubię. Często nie maluję ust na czerwono. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Sorry za bałagan, ale naprawdę dopiero co przyszłam z pracy i się przebrałam. Dajcie znać, co o tym myślicie. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny. Pa, pa!